Co mówisz, Sebastian? Już nie daję rady. To jest dobrze. Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witamy Was na kolejnym treningu z wspaniałą grupą Nordic Walkerów, która zawitała do Chorzowa. A przedstawicielem lokalnej społeczności, który przywita Was specjalnie na kolejnym treningu, jest Krzysztof, który powie coś po swojemu. Witam Was przy pięknym kotle czarownic, wszystkie Relki i wszystkich Karlówców. No i zaczynamy kolejny trening. Słuchajcie, mnie w to nie mieszajcie. To jest ich pomysł. Kijowe Ladies. Suchy Bór Opony. Łódzka Szkoła Nordic Walking. Przemka stóp prawie. To jest po prostu mistrzyni świata. Powiedzcie, nie? Tak. Ja naprawdę. The best. Danusia, jesteś the best. Dobrze, moi drodzy, na dzisiejszym treningu zaplanowaliśmy wraz z grupą dwa ćwiczenia, które mają za zadanie wzmocnić obręcz barkową i mięśnie międzyłopatkowe. Jedno to będzie ćwiczenie, które będzie polegało na unoszeniu ramion bokiem w górę w lekkim opadzie tułowia, a drugie to będą dobrze nam znane pajacyki bez podskoków, ale chciałbym, żebyśmy w nich skupili się przede wszystkim na tym, jak przy ściąganiu ramion do tyłu i w dół pracują mięśnie łopatkowe. Do dzieła. Stajemy w lekkim, znaczy no w sumie w szerokim rozkroku. Kolana lekko ugięte. To najłatwiej taką pozycję znaleźć w taki sposób, że się opieramy na kolanach. Zapieramy się prostymi ramionami, tak żeby łokcie były wyprostowane. Teraz brzuch napinamy, plecy napinamy, klatkę piersiową wypycham w przód. Łopatki łączą się, puszczam ręce i zostaję w takiej samej pozycji. I teraz z tej pozycji tutaj nie takie, że ręce są na samym środku, tylko lekko bokiem, unosimy sobie ramiona w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwilę odpocznij, za chwilę zrobimy to samo, ale spróbujemy też przy 10 po tych 20 powtórzeniach zatrzymać ręce i chwilę jeszcze tak zintensyfikować to ćwiczenie, balansując ramionami w takiej małej tylko częstotliwości, ok? Czyli lecimy, gotowi?
kolejne 20 raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze 10, łopatki mocno ściągnij, 2, 3, brzuch napięty, 5, 6, jesteście super, jesteście mocni, jesteście wspaniali. I zatrzymujemy ramiona w tyłu w górze i balansujemy tylko mocno, ściągaj łopatki do siebie, mocno, mocno, jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, dobrze. O, jedziemy. Wczuła się. Nie ma chwili na odpoczynek, nie? Lecimy. Żadnych pustych przebiegów. Dobra, moi drodzy, same na razie ręce. Tu mocno ściągnięte łopatki. Tak, głównie nam chodzi o to, żeby łopatki tutaj popracowały. I najpierw zaczynamy samymi ramionami. A po chwili, jak poczujesz już dobre tempo i rytm, to dołączymy sobie jeszcze nogi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i dołącz nogi. Hop. Tak jest. Ej, gdzie jest muzyka? Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jeszcze 10, 8, 7, 6, łopatki mocno. Nie. 2, 1. Tak jak tutaj Asia pokazuje. Pokaż od początku, jak to wygląda. Z tyłu ręce zapłatamy, mocno też łopatki ściągnięte i pozostałe środki ręce. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy trening, za dzisiejsze ćwiczenia. Krzysiu, zasłużyliśmy na kluski śląskie? No, murowane. No, mówi, że tak. Stawiasz? Świetnie. Słuchajcie, nowi instruktorzy zapraszają na treningi i spotkania towarzyskie do... Kielc. Do... Opola. Do Cieszyna. Do Cieszyna. Do Łodzi. Do Łodzi. No i oczywiście do Rudy Śląskiej, na Kluski Śląskie. Zapraszamy na te spotkania z wspaniałymi ludźmi. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć, pa pa! Dzięki! Dzięki Olek! Dzięki Olek! Dzięki! Musisz, jak nie musisz. Musisz! Co? Już test jest dograny. Dobra, musimy jeszcze raz. Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witam Was na kolejnym treningu.